Jeśli jesteś na bieżąco z tym, co tworzę na moim kanale YouTube oraz na moim blogu małgorzatajasińska.pl, to wiesz, że na bieżąco publikuję treści, które wiążą się z przygotowywaniem do sesji zdjęciowej oraz do nagrania wideo. Na moim blogu znajdziesz artykuły, w których przeczytasz o tym, gdzie najlepiej zdecydować się na sesję. Również znajdziesz treści, ile czasu powinna trwać sesja i jak się po prostu do niej przygotować. A jeśli chciałabyś pigułkę wiedzy na temat tego, co zrobić, zanim staniesz przed obiektywem, razem z checklistą rzeczy, o których nie można zapomnieć, przygotowując się do sesji zdjęciowych czy też nagrań, w linku, który znajdziesz w opisie tego filmu, będzie właśnie dostęp do mojego autorskiego e-booka wypasionego i naprawdę przepełnionego informacjami, również z takim skrótem, który pomoże Ci po prostu na szybko, wersji instant, przygotować się przed sesją. Jeżeli oglądałaś już też moje vlogi, to był tam pierwszy vlog poświęcony stresowi, napięciu, który pojawia się przed sesją zdjęciową czy też nagraniami. I teraz właśnie ten będzie drugim vlogiem. Pokażę Ci praktyczne ćwiczenie, narzędzie do pracy z przekonaniami. I to będą przekonania na temat tego, jak postrzegasz siebie na zdjęciach czy też na nagraniach. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, które nie do końca dobrze czują się przed obiektywem, koniecznie oglądaj dalej. Cztery pytania, które dzisiaj użyjemy do pracy z przekonaniami. Przekonanie, musisz być przekonana. No i wiele osób, które wchodzi na sesję zdjęciową, jest przekonanym o tym, że, co słyszę przed zdjęciami. Jestem niefotogeniczna, źle wychodzę na zdjęciach, jeszcze nie znalazł się taki fotograf, który by zrobił mi dobre zdjęcie. W ogóle wolałabym nie robić sobie tych zdjęć, nienawidzę siebie oglądać. Możesz nad tym pracować, żeby poczuć lekkość przed zdjęciami. Ćwiczenie, które pokazałam w jednym z moich vlogów, EFT, tapping, naprawdę pomaga. Już dostałam feedback od osób, które to ćwiczenie wykonały do końca, jak czuły się po tym procesie. A dzisiaj będzie praca z przekonaniami. Na tapetę bierzemy zdanie, źle wychodzę na zdjęciach. To przekonanie, które mamy. Byron Katie zakłada cztery pytania. Pierwsze pytanie, czy jesteś pewna, że źle wychodzisz na zdjęciach? Drugie, czy jesteś absolutnie pewna, że źle wychodzisz na zdjęciach? Teraz nad trzecim pytaniem się chwilkę zatrzymam. Co czujesz, gdy wierzysz, że źle wychodzisz na zdjęciach? Po jakie emocje się pojawiają? Chciałabym, żebyś przypomniała sobie w miarę możliwości jak najwięcej emocji, które pojawiają się właśnie, gdy wierzysz w to, że źle wychodzisz na zdjęciach. I wymieniła je. Dla przykładu w tym wideo wymienię, że może to być jakiś strach, może lęk, może to być smutek, może to być wstyd, może to być lęk przed oceną, może pojawiać się też złość. Złość na to, że mimo wszystkich starań, które dokładasz, zdjęcia są złe, po prostu. Nie podobasz się sobie na tych zdjęciach i jesteś niezadowolona z tego, jak wychodzisz na zdjęciach. Każdy indywidualnie musi rozpracować to, co pojawia się właśnie, gdy staje przed obiektywem. I jak już mamy te emocje, najlepiej wypisane na kartce, bardzo dobrze by było, gdybyś wiedziała, gdzie to w ciele również czujesz, to przechodzimy do ostatniego, czwartego pytania, ostatniego w tej pierwszej części, bo to ćwiczenie ma dwie części. A kim byś była, gdybyś nie wierzyła w to, że źle wychodzisz na zdjęciach? Czy pojawiłaby się nutka zaciekawienia, ekscytacji, swobody, może luzu? Gdybyś nie wierzyła w to, że źle wychodzisz na zdjęciach? Warto jest rozpracować to właśnie, co czujemy i co mogłoby się pojawić, gdybyśmy nie wierzyli w to zdanie. Możesz to robić zupełnie samodzielnie, bo to ćwiczenie jest do pracy własnej. Możesz to robić ze sobą towarzyszącą, ze wsparciem. Ja w trakcie mentoringu również bardzo często to ćwiczenie przywołuję. Byron Katie stworzyła tą metodę właśnie do takiej prostej pracy. Nie jest to metoda, choć może być metodą terapeutyczną, ale jak najbardziej jest po prostu metodą zauważania, jakie przekonania nami rządzą. Ale dobrze, przejdźmy do drugiej jeszcze części, żeby tym bardziej
rozpracować i tak uwolnić to, co dzieje się właśnie, gdy czujemy, że źle wychodzimy na zdjęciach. Odwrócenie. Odwrócenie tego zdania. No więc jak mogłabyś odwrócić to zdanie? Myślę, że na pewno stwierdzenie, nieźle wychodzę na zdjęciach, albo dobrze wychodzę na zdjęciach. Być może zdarzyło Ci się patrzeć na zdjęcia, albo słyszałaś też, tak jak ktoś opisywał zdjęcia, mówiąc, że inni źle wychodzą na zdjęciach. Taka odwrotność również mogła się zdarzyć i mogło to Ci się zakodować po prostu, że ktoś określał, że inni źle wychodzą na zdjęciach lub sam siebie określał, a Ty jako dziecko na przykład wzięłaś to do siebie. I warto w tych odwrotnościach znaleźć szczyptę prawdy. Szczyptę prawdy dla Ciebie, kiedy zdarzyło się, że nieźle wyszłaś na zdjęciu. Co to było? Jakie było Twoje przygotowanie wtedy do zdjęć? Jaka to była sytuacja? A być może są zdjęcia, znajdziesz zdjęcia, gdzie świetnie wyszłaś na tych zdjęciach. Zastanów się. I ja podczas moich warsztatów blokady widoczności, rozpracowując tę metodę, naprawdę dochodziłam do fantastycznych, fantastycznych rezultatów. Także polecam ją i Tobie. Na dziś to by było tyle. Jeśli pragniesz sesji zdjęciowej, która będzie poprowadzona z lekkością i pomoże Ci się wyluzować, to zapraszam serdecznie, bo moje sesje zdjęciowe właśnie takie są. Więcej treści znajdziesz na moim blogu na małgorzatajasińska.pl. Polecam też subskrybować ten kanał i nacisnąć dzwoneczek, żeby dowiedzieć się o nowych filmach jako pierwsza.